Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Bragi, a to jest kolejny materiał 38 już z gry Doom Eternal na poziomie trudności Koszmar, Nightmare Mode i gra nad 100% ze wszystkimi znajdźkami i sekretami. Jak wiecie, w poprzednich materiałach zaczęliśmy kolejną misję, taką piekielną, że tak powiem. Kopalnia, gdzie rozdzielają te ofiary i pozyskują energię argentu. Musimy to przerwać. Tam w ogóle witam się z wami w menu głównym, bo zwróćcie uwagę, jak epicko się ona zmieniła. Znaczy graficznie, jak się zmieniła. Jak się zmieniło menu. Świetnie to wygląda. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Dobra, jedziemy z tym koksem. Po tych trzech ciężkich materiałach po przerwie, które nagrywaliśmy w poprzednim materiale, gdzie no, po tygodniu nie grania w Dooma zaczynam na drugi dzień kolejną serię. I myślę, że dzisiaj będzie lepiej. Ogólnie pojawiło mi się trochę super broń. Wskazówki dotyczące walki. Użyj BFG, aby oczyścić obszar walki z demonami. Pojedynczyć cięcia tylko jest w stanie zabić większość przeciwników. Niektóre super potężne demony, takie jak najeźdźca, są odporne na twoje... najeźdźca. Dobra. Czy ja już chyba wiem, czemu nie mogłem mieczem zabić jednego przeciwnika, który był pierwszym bossem w grze. No i chciałbym sobie dzisiaj zrobić też taki maraton. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo wiecie, co za dużo, to też niezdrowo. Ale no, spróbuję sobie też więcej trochę materiałów, przepraszam, poprawię się, więcej trochę materiałów sobie nagrać z Dooma. Tym samym, wiecie, no też jak mamy wprawę, to też mi to zdecydowanie, po mnie przynajmniej widać, lepiej idzie gra. Także mam nadzieję, że... Ojeju. Teraz żebym spieprzył to, bo chciałem amunicję do strzelby. Ogólnie tak, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, robiłem sobie wyzwania. To jest idealny checkpoint, żeby sobie zrobić wyzwania broni. Mianowicie chodziło mi tutaj o misz precyzyjnego strzału. Mam tylko jeden headshot. Tutaj są te najsłabsze mobki, które też wykorzystamy do wyzwania misji, ale to po kolei. I tutaj jeden headshot mi tylko został. W poprzednim materiale na końcu, bodajże tam miałem chyba 20 albo 35 headshotików do ogarnięcia. No tutaj jeszcze różaków nie ogarniałem, bo te różaki dopiero będą później. To może z checkpointem jeszcze dzisiaj będziemy ogarniać. Nie wiem, czy będziemy jeszcze, czy będzie jeszcze możliwość powrotu do Fortecy Zagłady, czyli do takiej naszej typowej bazy wypadowej, no, safe zone'u. Wiecie, jak to wygląda. Punktów nic na razie nie odblokujemy sobie. I sobie, aha, no bo ja tam wchodziłem nie mając żadnej amunicji. Dobra, no i mam nadzieję, że dzisiaj ta gra będzie lepiej szła niż wczoraj. No wczoraj po tym tygodniu przerwy to było straszne. Może sobie jeszcze raz wczytam checkpoint. Bo tutaj jeszcze chcę sobie pierwszy raz w końcu, bo mi powiem wam szczerze, mam newsa dla was, poprawi mi się internet. Jak tak dalej będzie, słuchajcie, no to znowu przeskoczę na live'y. Tylko muszę zobaczyć, czy ten internet to wytrzyma. I chcę pierwszy raz sobie ogarnąć, słuchajcie, wyzwania tygodniowe. I tutaj sobie też ogarniałem tym krwawym ciosem, przy okazji, że wczytawałem sobie ten checkpoint. No i tutaj trochę tych rzeczy jeszcze mam. Zabij 3 upiorów, korzystając z arbaletu. Upiór. Tylko muszę sobie przypomnieć, co to był ten upiór. A patrzyłem go wczoraj poza nagraniem. Upiór. Upiór to jest ten. Na razie, jak się go, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w ogóle go nie spotykamy. Nic za nic. To jego muszę załatwić. Co tam jeszcze było? Z arbaletu. To ja wiem, co to jest. To jest ten rodzaj tego. Balisty. Zabij 40 słabych demonów za pomocą wybuchowych beczek. No beczek jeszcze nie było. Zabij 10 słabych demonów przy... No i tarczy też nie było. Rakiet. I battle mod. Battle mod sobie zrobię poza nagraniem, a później jak skończymy grę, to sobie zrobimy specjalny materiał z tego. W ogóle dużo będzie materiału, będzie jeszcze ten ultra koszmar. Także wszystkiego. Wszyscy będziemy wyciągać ostatnie poty z tej gry. To na razie później weźmiemy sobie ten punkt pretorski. Dobra, i tym samym mistrzostwo broni ogarnięte. Dobra, i zobaczymy, co tutaj mamy z tym związanym, z precyzyjnym strzałem.
Zabójstwo strzałem w głowę uwalnia potężną dodatkową falę uderzeniową, która razi pobliskie demony. W ogóle nie korzystam z headshotików, no, ten celownik mam tylko po to, żeby słabe punkty wrogów. O panie. Żeby odstrzeliwać. Tylko nie wiem, czy jest sens tutaj akurat. Aha, bo tutaj są te, jeszcze musimy tą pułapkę wykorzystać do demonów. Co, muszę też coś sprawdzić. Aha, dobra. O właśnie, punkt pretorski. Super. Ogarnęliśmy właśnie wyzwanie. Czyli tą pułapkę sobie wykorzystałem. Też poza nagraniem przez przypadek też mi się udało parę tych demonów przez tą pułapkę zabić. Dobra, zostanie nam jeszcze ten łowca. Ten łowca też nie jest podatny na nasz miecz. Że trzeba też o tym pamiętać. Ja siedziałem w poprzednim materiale, gdzie byłem trochę sfrustrowany tym, że mi nie idzie, że go nie mogę mieczem ogarnąć. Tak naprawdę z tej podpowiedzi, którą mieliśmy w czasie ekranu ładowania, wynika, że nie jesteśmy w stanie nawet go pokonać w taki sposób. Dobra, wiecie co? Trzeba tutaj zorganizować trochę amunicji. Dobra. Trochę też życia. Dobra, i jeszcze trochę, o kurczę, ale żebym wyleciał poza arenę. Jeszcze trochę życia i pancerza. O właśnie. Bo nie wiem, co mnie czeka. Oj, jakim cudem on tu się znalazł. A nie mam tej. Bo tylko miotacz ognia mi jeszcze brakuje. Mogę go przypiłować. No nic, wiecie co, ściszę sobie tylko grę, bo jest troszkę za głośno. I mi się wydaje, że możemy dalej ruszać. Zależy mi też na tych różaka. O właśnie, a propos. Zmieńmy sobie. A nie, mam to działko do różaków. Chyba jedno wyzwanie mam ogarnięte. I powiem wam szczerze, że jednak wczytałbym ten punkt kontrolny, wiecie? Czytałbym ten punkt kontrolny, bo to jest idealna szansa. Tylko przez przypadek tutaj walnąłem w ten znaczek i się ta pułapka aktywowała, która ma swoją drogą ciekawy malunek na sobie. Ciekawe, czy to Kind Maker? Jakieś inne dziadostwo. Wiecie co, wczytam i będę sobie poza nagraniem robił tutaj to wyzwanie z hiperautomatu. Także widzimy się po cięciu, jak dobiję do 14 tych niewidzialnych różaków, to ma tam właśnie nazwę. Znaczy różak czy tam niewidzialny, to jest jeden i ten sam rodzaj. I widzimy się po cięciu, jak już zrobię praktycznie, że zostanie tylko jeden i tym samym będziemy mieć już ukończone wyzwanie. Okej, okay, witam się z wami po cięciu, gdzie już zostało mi, tak jak mówiłem przed tym właśnie cięciem, że widzimy się, kiedy zostanie jeden różak. I właśnie to był idealne miejsce, żeby robić to wyzwanie z hiperautomatu. Także zapamiętam to, jeżeli będę chciał to robić na ultra koszmarze, choć raczej nie, bo i tak z tego hiperautomatu nie korzystam. Ale ciekawe jest dosyć mistrzostwo z tej broni. Dobra, ciebie akurat nie będę spiły, bo mi szkoda ammo. Dobra, panienki, zapraszam. Dobra. Teraz. Właśnie, wypadają nam dodatkowe pociski. Ogólnie to chyba nie jest tak, że zwraca nam wszystkie te strzały, które zmarnowaliśmy na danych przeciwników. Ale przedłuża zdecydowanie ciągłość strzału z automatu, jeżeli kurujemy do słabych demonów. Wiadomo, że do silnych to nie będzie to aż tak efektywne, dlatego że to musimy zabić danego oponenta, żeby zwróciło nam trochę amunicji. Już wam pokazuję to mistrzostwo.
Strzelba bojowa, hiperautomat. Zabicie demona hiperautomatu zapewnia amunicję do strzelby. Sobie za. No to już przetestowaliśmy tak naprawdę. Tylko żebym tego punktu pretorskiego tutaj nie zapomniał. Okej, tym samym mamy te wyzwania z głowy. Mam 4 punkty pretorskie i chyba w tym miejscu już sobie ulepszymy na maksa nasz strój. Małe bomby, granat odłamkowy. Z każdego demona zabitego w wyniku wybuchu granatu wypadają małe bomby. Odblokowano tryb Quake-onowy. O, odblokowany został kod oszustwa tryb Quake-onowego. Aktywuj go na ekranie wyboru misji i posłuchaj, jak twoi fani wylatują, kiedy walczysz i zabijasz. O, ciekawe. Szkoda, że nie będzie można tego użyć na ultra koszmarze. Dobra, ty będziesz miał fanów na tym poziomie trudności. Już chyba emerytów i rencistów, którzy są zastraszeni poprzez koronawirus. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Teraz tak. Strój w pełni ulepszony. Jakbyś chciał jeszcze zobaczyć, co tutaj można by było ulepszać. I tak nie mam nic, żadnych punktów. To. Wieżyczka, bo czasami się na nią przełączam. No, to będzie to. Kup wszystkie usprawnienia strój pretora w pojedynczym. Coś zdobyłem, ale nie wiem co. No dobra, nie tracimy czasu, 11 minut materiału, tylko jedziemy dalej z tym koksem. Może być ciekawe. Co tutaj. O! Nie mówi, że kolejne mistrzostwo odblokujące. Żeton mistrzostwa zdobyto. Nawet nie mam słuchajcie, nie mam za bardzo na czym użyć tego żetonu, ale zawsze się może przydać. O, patrzcie, kolejny punkt. Przecież ja już nie potrzebuję tych. Dziwne, co? Punkty pretor. A, teraz zdobywamy punkt. Nie, punkt pretorski, ale już nie potrzebuję punktów pretorskich. To jest dziwne. Chyba tutaj ktoś nie za bardzo przemyślał z twórców. Trochę muszę poprzeć, ale tak troszkę, wązia, który mówił, że w niektórych momentach gra nie była testowana. Chyba to jest prawda, bo przecież patrzcie, no na cholerę mi te punkty tak naprawdę. Ja rozumiem, tutaj broni, żeby się przełączało, ale punkty, gdzież mam wszystko ulepszone? No chyba, że twórcy myśleli nad tymi, którzy nie eksplorowali w 100% mapy. No to może jeszcze pod tym względem. No tak, to jest trochę dziwne. Tam jest rozruba. Myślałem, że to jakiś człowiek. O, no właśnie, tu mamy automapę. Automapa zdobyta. I to jest sekret, ale nie wiem, jak to otworzyć. Ale nie wiem, jak teraz to przeskoczyć. Oho. A dobra, udało się, myślałem. Chyba, że od drugiej strony po prostu będzie możliwe przejście. A po prostu czegoś tu nie widzę. Dziwne z tym sekretem, bo. A tam jest. Chyba, że jestem w stanie się tutaj przebić. A po prostu od drugiej strony będzie on możliwy. Ajaj, za bardzo tutaj ekspert od odłamków. Coś zdobyłem, ale nie wiem co. Za bardzo tu. Zapomniałem w ogóle, że mam ten minigana zamiast tarczy.
Jakiś ekspert od odłamków zdobyłem, nie wiem na czym to polegało. Nie, to nie było żadnych z wyzwań, nie wiem, dziwne. Bardzo dziwne to było. Od razu się przełączę z tego minigana, bo mi tutaj za bardzo nie poszło pod tym względem. Weźmiemy sobie jednak tutaj granatnik i bomba lodowa. Aj, niepotrzebnie zmarnowałem. Wiecie, z tym wężem jest wyzwanie na wyrzutnię rakiet. Nie wiem, czy dam radę. Jeszcze raz. Bawię się tak trochę, bo jest to wyzwanie tygodniowe, nie? Nie mogę. Dobra, mam cię. Jest, dobra. Ogarnąłem. A, za mało. Aj. No ciężko tu jest, powiem wam. Za bardzo tutaj jest za duża ciasnota, wiecie? Także nie będę się bawił jednak z tymi wyzwaniami tygodniowymi. Wiem, że coś tutaj mi się nabiło. O, jeden. A no to i tak jest niedobre miejsce na... O, szkurna! Niedobre miejsce na robienie wyzwań. Strasznie tu ciasno. O, panie, więcej jest zabawy, widzę.
Zniknął mi gnój. A miałem go na widelcu. Gdzie on teraz jest? Ma ten piły żyć. Cholerny świat. Zespij mi jeszcze tego gnoja śmierdzącego. I nie mam już amunicji. To tyle w tej kwestii. Ale grubasa mogę rozpiłować, bo miałem. Dobra. Jeżeli szybko czegoś nie wymyślę, to mi tamten gnój i cały czas ich respił. Dobra. Jeszcze ten. Dobra. Jeszcze jeden. No jejku. No tutaj było ciekawo. Nie powiem, że nie. Ale się udało ogarnąć. Czasami ten miecz, jak ma jedno tylko paliwko, to nie jest w stanie pokonać arcy... Wiecie kogo? Tych arcydemonów, czy arcypotężnych demonów. Chodzi mi bardziej o tego, który respi tutaj innych wrogów. Bo starałem się na nim miecz... wykorzystać, ale niestety nie dało rady. A w ogóle ja wam pokazywałem opis. Właśnie, co wam pokazywałem ostatnio? Bo coś mi się wydawało, że czegoś, coś pominąłem. Nie, demony to wiemy wszystko. To wam chyba pokazywałem. Nie wiem, czy czasami miecza wam, tygiel, właśnie miecza wam nie pokazywałem. Tygiel to święta relikwia strażników pozostająca jednym z najbardziej tajemniczych artefaktów w stanie ludzkiej rasie. Teksty z Argent de Nur odnoszą się do broni z pełnym namaszczeniem szacunkiem. Z pełnym namaszczenia szacunkiem. Co prawda strażnicy posługiwali się podobnymi energetycznymi ostrzami, ale jedyny Tygiel jest wystarczająco potężny, by można nim było eliminować demony należące do klasy tytanów. Tylko Slayer posiada wiedzę na temat tego czczonego miecza, ponieważ o ile wiadomo, tylko on się nimi posługiwał. Ostrze płonie eterycznym żarem, błyskawicznie kauteryzującym każdą zadaną nim ranę. Ciekawe, no właśnie, to wam. Wiedziałem, że czegoś wam nie pokazywałem. Dobra, i teraz sprawa tej zagadki, znaczy tego sekreciku. On z tej strony, kurczę, to nie jest taki do zdobycia, co mi się na początku wydawało. Oj, tam jest jakieś wyzwanie, to jeszcze lepiej. To jeszcze lepiej. Tutaj nic nie ma, tu się wracam. To trzeba będzie trochę pokombinować. Chyba, że tutaj coś. Ale to jest tylko pułapka, którą tak naprawdę można było wykorzystać w czasie walki, ale nie pomyślałem. No to trzeba się wrócić. Niestety. I tam coś pokombinować.
że ja się nie wrócę z tej strony. No właśnie. Tam jest w ogóle wake up. Ale jakby tam dało radę przeskoczyć, to by było super. Tam w ogóle jest jakieś przejście, patrzcie. Na dole. Nie wiem, jakim cudem tutaj się znalazłem z tej strony. No ale widzę, że, ten zgon nie poszedł na marne, bo widzę, że tam jest jakieś przejście. O właśnie. I sekret od razu, fajnie. Przy okazji też z tymi wyzwaniami tygodniowymi. O, myślałem, że jeden ten... Harpów, ten wąż się zaliczył, niestety nie. No bo tu jest wyzwanie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja to teraz robił. Bo nie mam ani pancerza, nic. Gladiator, zabawka. Super, fajnie wygląda. Dobra, przynajmniej mam trochę amunicji do tego. No i tu jest wyjście. No dobra, no i starczy, będę walił do nich i tyle. Aha, na tym to polegało. Nie wiem, może było mało ograniczenie czasowe, czy co? Dodatkowo to poszło łatwo. Ale przynajmniej mam to z głowy. Dobra, czyli tutaj już nic nie ma. Gdzie było to wyjście? Bo już się troszkę zgubiłem. A górą trzeba było przejść chyba, przeskoczyć. Jakby ta zagadka, no właśnie. No tak, jest jeszcze sprawa tego helmika, ale ten helmik to i tak chyba zbierzemy, jak pójdziemy z celem głównym. Tak mi się wydaje. Tak mi się przynajmniej zdaje. Cyk i cyk. Czyli co, powrót z powtórka z rozrywki. Chyba, że jakoś. No teraz to, żem odwalił manianę srogą. Dobra, jak ten chemik zdobyć? Tutaj się przechodzi z tej strony. Powiem szczerze, że nie wiem. No tam jest jakieś przejście, to może tam będziemy ogarnąć. Dobra, na razie to i tak nie mam żadnych pomysłów. Tylko teraz, o! Jak działa teraz przejść? To niby ten mi tam pokazuje, ale... Dobra, ja już wiem co i jak. Praktycznie nie wiem, czy tam się mogę złapać. Dobra, trochę życia potrzebuję. No, nie mam też amunicji za dużo. I teraz myślę, żeby sobie jednak odpuścić ten wake up, bo i tak zająć życie go przeżne w łatwy sposób, a teraz nie jest to łatwa sytuacja, bo ani nie ma pancerza, słuchajcie, ani nie ma życia i tak bym się prosił o zmarnowanie, już wiele razy tak robiłem. Tu łatwo się można dostać, także na razie sobie ten chemik zostawimy. Może strategicznie w końcu podejdziemy do tej gry na tym poziomie. No naprawdę, na Nightmare Mode jest ciężko po prostu to... ciężko po prostu ogarnąć te chemiki, żeby je mieć w większej ilości. Kiedy człowiek jest torturowany,
Mięso staje się delikatne, gdy zadano wystarczająco dużo bólu i złamano umysł. Dusza jest już przygotowana do procesu oddzielenia. Chodź ta do kościoła, bo tak się z wami stanie. Ja wam to mówię. Mojżesz Marek przepowiedział. Nie mów, że kolejne mistrzostwo. Ja pierdykam, przecież zbieram wszystko, a nie mam tyle punktów, żeby każde mistrzostwo tutaj ogarniać. Ja z tym to nie poszaleję. Z plazma gana trzeba będzie jechać. Czy mi się wydaje, czy to jest jakaś zagadeczka znowu? W maru przypadku to będzie znowu 20 minut użerania się. Myślałem, że się paliłem, a to tutaj ten dźwięk. A tutaj na pewno na tym to nie polega. Mam dziwne wrażenie, zanim się ekran wyłączy, wygasza, czy w drugim monitorze. Mam dziwne wrażenie, że muszę skoczyć na to. Oj, za szybko. Bo tutaj jest w jedną i w drugą. Nie wiem, może to sobie ogarniemy. Zobaczymy. Gdzie to mnie doprowadzi. No, jakieś przejście jest. No właśnie. Tu jest sekret i kolejny punkt mistrzowski. Nie, to nie na tym to polega. Kolejne wyzwanie swoją drogą. Gdzie mam się tutaj udać? Nas spycha. Ale nigdzie indziej nie dochodzimy. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Chyba, że z drugiej strony. Tylko, że z drugiej strony tutaj widzicie, tutaj jest brama i tu jest brama. Tam jest BFG, trzeba będzie solidna rozruba. Bo nie mam naprawdę pomysłu. Zwłaszcza tutaj. W tym miejscu. A, jest pęknięcie. Dobra. Dobra, mamy sekret. Kolejną zabawkę, ta złowca zagłady. Super te zabawki wyglądają, naprawdę. Kolejny punkt mistrzostwa. Tak naprawdę mi się nie zda na nic, ale... Ale, no właśnie. A jednak może się zda. Arsenał. Bo tutaj chyba do ruchomej wieżyczki brakuje. No właśnie, mi 3 punkcików. Cyk. Zabij co najmniej 5 wrogów pojedynczą serią z wieżyczki bez przegrzewania jej 5 wrogów. Średnio powiem szczerze, nie chce mi się tego robić. Że mam aż 2 punkciki. No czemu by nie? Czyli pomnij wyzwanie. Yeah! Świetne chłodzenie. Teraz będziemy pruć z tej wieżyczki bez przegrzewania. Ogólnie. Osiągnij mistrzostwo modyfikacji broni maszyn. Nie spadnie grad. Coś tam zdobyliśmy, jakieś osiągnięcie. Dobra. No i co? Teraz zmierzamy tam, gdzie jest nasz cel. A, widzicie, nie jest takie łatwe. Bo się jedno otwiera, drugie blokuje. Totem wzmacniający.
Nie wiem, gdzie on jest teraz. Dobra, ty go nieruchomie. Cholera. No, nie mam pomysłu. Je, mam. Dobra. Ja. Dobra, przynajmniej wiem, gdzie jest ten totem. I tak się ten szyb, i tak się długo utrzymałem na tej arenie. No i znowu muszę tam to rozwalić. Dobra. O jest. Ja pierdyka. Ciężko będzie, bo znowu nie wiem, gdzie jest ten totem. Ciężko mi jest określić, gdzie jak ja wychodzę, w którym on jest miejscu, z tej pozycji. To jest gówniane. Jest, dobra, mam go tam. Super. Muszę kogoś rozpiłować. Co, nie mam amunicji, czy jest co? Dobra, pięknie. Cholera. Ciebie też już mam z głowy. Łowca na łowcę. Jakieś wyzwanie mi się nabiło. I kolejne wyzwanie mi się, na misji. Kto tyglem wojuje? Okej. Bo wykorzystałem akurat miecz. Tu musiało coś mi nabić się, albo mi się po prostu wydawało. Dobra, na razie nie jest źle. Myślałem, że będę dłużej powtarzał tą miejscówkę. Dwa punkty mam tu i tak, na nic się zda. Nic nie pominąłem na razie, czyli jest dobrze. Weźmiemy sobie trochę amunicji do strzelby. Dobra, musimy iść tam, ale to już zrobimy w następnym materiale, bo już jest prawie 40 minut, także dziękuję wam bardzo za każdy wasz poświęcony czas, mam nadzieję, że jakoś wytrzymaliście do końca i zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale i dziękuję za każdą waszą aktywność pod moimi klipami filmowymi. Trzymajcie się do następnego, cześć!